Dobrze, że nie jestem lekarzem od tyłków. A może plasterek mózgu? Skwaślałe mleko, zagotuj. Zepsute wino, zagotuj. Niegrzeczny siostrzeniec, zagotuj. To właśnie... Właśnie średniowiecze. A ja nie mam niegrzecznego siostrzeńca. Masz, zagotuj! Huberta. A to bratanek, to nie jest... To nawet nie mój, tylko taty. A. Okej. Okay, ale zagotuj? Tak, zagotuj. Że w średniowieczu gotowali siostrzeńców? Tak. I wino zepsute też gotowali? Jezu, tak. Mogę powiedzieć, dzisiaj bardzo niesamowita medycyna, uwaga, najlepszego autora świata! I bardzo niesamowitej kulturki! Adama Kamu! Brawo. Dzień najlepszego autora świata, jak teraz właśnie to Adam Kaj słucha, no teraz jak to słucha, no to oczywiście... Po polsku. No może jak słucha tego nie po polsku, no to proszę przerobić to jakoś na angielski, że ale bardzo go lubimy. Ale Maja, musisz najpierw się przedstawić, żeby Adam Kaj wiedział, kto to mówi. To jest Maja Obrok, która kupiła właśnie tą książkę i niestety nie kupiłam. Chyba 300 milionów egzemplarzy, tylko jeden egzemplarz. Ale jestem pewna, że mnóstwo osób to kupiła, bo mój kolega ze szkoły też to kupił. Ale gdyby cię było stać, byś kupiła wszystkie 300 milionów, tak, prawda? A jest jeszcze z nami Ola. Ola, tak, to ja! Ale ja jestem jest najlepsza. Jest jeszcze mama. Mama, taka smutna. A my wszystkie razem to? Kulturki. Kulturki! Właśnie dostałam w twarz od Mali. No właśnie wiem. No, bo medycyna tego potrzebuje. Maja chciała tu praktykować medycynę, ale zanim zacznie praktykować medycynę, porozmawiamy sobie o książce. Okej. Potem ja sobie z Mają na ten temat okay. No to po tym wiecie wspaniałym, co? Energetycznym wstępie, ta książka... powiedzmy, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy. Tytuł i autor. O bardzo niesamowitej medycynie Adam Kaj. Bardzo Adam niesamowita medycyna. Tam jest jeszcze podtytuł, kto tak, go pamięta. Tak, coś tam. Ogrzewanie w ludzkim ciele. Tak. Bardzo niesamowite, bardzo obrzydliwe. Przerażająco prawdziwa historia. Ogrzewania w ludzkim ciele. Mogę też powiedzieć coś, kilka tematyk, mogę powiedzieć kilka tematyk? Ale możemy najpierw powiedzieć, że Adam... Kaj miał pierwszą część, tak, już wszystko wiemy. Jaka była pierwsza część, pamiętacie? Anatomia, twoja, moja. Twoja, moja anatomia. A mogę powiedzieć teraz, jakie są różnice? Wiecie co? Ja dużą część tego poświęcę... Oczywiście takim rzeczom, że kiedyś płukanie moczem było bardzo korzystne niby dla ciała, albo przykładano pijawki, ale teraz chwilę poświęcę dla jednego z najmądrzejszych osób na świecie. Wiecie, w starożytnej Grecji było dużo takich brodaczy, którzy wpadali na różne pomysły. Weźmy sobie takiego Hipokratesa. Właśnie Adam Kaj. Jak czytałam tą książkę i no, słuchałam... Zaczyna od starożytności. Zaczął od starożytności. A to starożytności jest najważniejszy dla medycyny. Dla medycyny? No. Nie ma, jest mnóstwo osób. Hipokrates! Woo! Nie! No Hipokrates! A wiecie nie. Dlaczego? W sumie tak. Do dzisiaj ten Hipokrates tak, jest ważny? Tak, bo on jest nazywany pięć ojcem medycyny. Tak, a nie wiecie, nie a wiecie, co to jest przysięga Hipokratesa? Wiemy. To wytłumaczcie nie dla... słuchaczom. Ale tylko powiem, dlaczego Hipokrates jest tak nazywany? Na pewno nie dlatego, że ma córkę o imieniu medycyna. Nie, na pewno nie. A dlaczego? No dlatego, że zwykle był bardzo dobry i odkrył najważniejszą rzecz, że mózg jest ważniejszy od serca. Co? Maja to cały czas powtarza. No, bo wszyscy mówią, a serce jest najważniejsze, serce, bo pompuje krew, bo jakbyśmy nie mieli serca, to a ja mówię, no jakbyście stracili serca, to jakby się dało wytrzymać, bo są zapasowe serca, które już stworzyli ludzie. A na przykład mózgu to już nie wymienisz, a wtedy już klapa. Serca można przeszczepić. Tak, ale mózgu się nie da, bo jak mózg przeszczepisz, to takie... Całe coś klapnięte. Kto jeszcze jest? To jest trochę jak jest hinduizmem, że jesteś wtedy takim kamieniem. Jak to mówi gadający świstek. Troszkę nie rozumiem, ale
Powiedzmy, co to jest w takim razie przysięga Hipokratesa. Przysięga Hipokratesa to takie coś, że się przysięga przed bycia lekarzem na Hipokratesa, że coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Że się będzie dobrze ten zawód wykonywać. Tak, 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 i się nie będzie zabijać, ale kiedyś i to... nie będzie szkodzić, kiedyś to tak? Nie będzie... będzie się ratować tak, życie. Kiedyś to nie obowiązywało chyba, dlatego że niektórzy ludzie, bo fryzjerzy odcinali kończyny swoim, no... klientom zwykle. Ale jestem bardzo ciekawa, jak wyglądał zawód lekarza w mogę opowiedzieć. Czasach, ale tak mniej więcej. Kiedyś, bardzo skrótnie, na początku opowiem o szpitalach, gdzie oczywiście pracowali lekarze. W bardzo dużym skrócie to... szpitale? To szpitale już były w takich starych czasach? Były, były, no, ale... w średniowieczu? No jasne, że były. Tak, ale tak? Nie były takie jak teraz. Lekarki rzygały przez okno, w ogóle wszędzie był smród, wszędzie ten krew była, co w wszędzie. Co, w średniowieczu za bardzo higieny tak, się nie dbało, tak, co? Ale potem, tylko powiem może później, że był lekarzem i lekarz miał niby ten, niby ten. A to nazywał się lekarz? Już wtedy? Nie pamiętam, ale chyba tak. I wygra, ale odcinał coś tam, coś, ale teraz opowiem coś. Jak był opowiem. Lekarz, to on mógł na przykład... zalecił ci pijawki. Albo idź do fryzjera, odetnij sobie kończynę nożną. A dlaczego? A to fryzjer wtedy obcinał kończyny? Tak, tak, tak. Odcinał tak zwykle... amputował się to mówi, tak? Nie, nie amputował. Tylko od razu odcinał i cała krew no, była. Amputacja to znaczy tak, odcięcie da. Kończyny. A mogę powiedzieć coś o cesarskim cięciu? Tak, bardzo mnie to interesuje, bo to też starożytność. Tak, tak? Jak dlaczego? Była ciąża właśnie... się wzięło, tak? No bo cesarskie nie. Cięcie. Nie skąd się wzięło, tylko taka ciekawostka, że było kiedyś tak, że były jakieś, chyba to były jakieś pielęgniarki i właśnie wiele osób się leczyło w swoim domu, tylko tak powiem. No, ale jak był poród, to raczej w szpitalu trzeba było. Nie jak był oddział, to był szpital. To przynajmniej był budynek, który... To raczej rodziło się wtedy w domu. Tak, ale jak już było później, były takie... Ale to było w średniowieczu, nie były jeszcze. I były takie budynki, gdzie się nie było. No ja to czytałam. I tam były taki oddział, gdzie były takie chyba pielęgniarki i tam rodziło. I tam byli normalni lekarze. I więcej osób, mnóstwo osób przeżywało, kiedy było u tych lekarek, znaczy u tych dziewczyn, u tych pań, pielęgniarek, takich lekarek. Położnych. Tak, położnych. A nie u normalnych lekarzy. A okazało się, to dlatego, że lekarze w ogóle zwykle ta sama krew była wszędzie, śmierć i w ogóle higieny nie było, a panie zwykle to czyściły każdą rzecz przed swoim tym i dzięki temu zwykle to było lepiej. Mhm. Ale co z tym cesarskim cięciem? Bo to nie było cesarskie. Właśnie ja mówię, że jak obcinano cesarskie cięcie, to zwykle zarazki wchodziły do tego, że od razu umierała i dlatego mówię właśnie, że więcej osób umierało u lekarzy, kiedy... Bo nie myli wtedy nie narzędzi. Myli w ogóle ten, a panie raczej to myły chociaż, przemywały jakąś ścierką. A w ogóle, a tamto takie całe w jakichś robakach czasami takie... A teraz co? Teraz o tą higienę, to już mówi się, że szpitale to są super higieniczne miejsca, tak? Tak, a kiedyś że to było na odwrót. Jak to się mówi, że kiedyś, że te wszystkie narzędzia się mówi, że są sterylne, tak? Czyli, że się sterylizuje, czyli się pozbawia, jakby zabija się wszystkie zarazki, wszystkie brudy, które tam są, się czyści, kiedyś tak? Kiedyś nie było tak. No kiedyś nie, kiedyś tej higieny nie było, no ale jak się chodziło obcinać nogę do fryzjera, no to na pewno tak nie było. Maju, jeszcze opowiedz o jakimś ciekawym takim... bym powiedziała, operacji, zabiegu medycznym z przyszłości. Mogę powiedzieć o jednym królu? Miał to szalony pomysł. To chyba był król słońce, tak zwany. Ludwik. Stary, dobry Ludwik, który nazywał siebie królem słońce, nie rozumiem dlaczego. Powiem tak. Król Ludwik mleko do pupy sobie wtrzaskiwał wszędzie. Na przykład to było straszne, na spotkania z innymi królami leżał sobie i wstrzykiwał sobie mleko. I ktoś mi dał lejek. A wiesz, jak to się nazywa? No nie. Lewatywa, tak? Tak. Nie, ja chciałem migdałowe z miodem, a nie owsiane. I zwykle musieli mu tak wstrzykiwać. A po co mu tą lewatywę robili? Bo chciał o wiele więcej żyć.
No ale... I myślał, że lewatywa mu... Tak. Tak. Pomoże w tym? Tak. Mhm. Ale... Bardzo ciekawy zabieg. No, w wszystkich oczach. Że rozmawiał z... A ja jestem ciekawa jeszcze tego średniowiecza, bo średniowiecze to w ogóle właśnie też było tak brudno, tą higienę się za bardzo nie dbało, tak? Nie dbało się. Nie było jeszcze takiej, wiecie, toalet, kanalizacji. Ja opowiem o toaletach w Grecji. Dobrze. Tam było, że były takie dziury, nie wchodzono w prywatnym. Nie były prywatne, tylko się tam wchodzono. Można sobie gadać, sikać sobie, ej, coś tam, ej, słyszałeś, że... Że zwykle siedzieli sobie, takie, rozmawiali sobie, robili siku i... No, a wiesz, coś tam? Pogaduszki, a, tak? Tak. A to takie publiczne toalety były, tak? Tak, więc wszyscy mogli to słyszeć. Mhm. Czy, no, słyszałaś kiedyś, żeby ktoś okradał groby? Oczywiście. No, słyszałam, zdarzały się takie sytuacje w historii. A to ja teraz opowiem o bardzo ciekawej sytuacji. Mhm. Kiedyś było tak, że wiele osób w sumie chciało zostać lekarzem. Oczywiście to druga najlepsza rzecz dla Adama Kaja, bo najlepsza rzecz to nazywanie się Adam Kaj. No tak, tak. Więc to było dla nich taka, że zabrakło ciał do badania, bo brali jakieś martwe ciała nieboszczyków. Albo bo co na takim ciele tak, najłatwiej mieli, się nauczyć, no, tak? Tak, ale to były jakieś złych ludzi. I byli tacy dwóch ludzi, William jakiś tam i William jakiś tam, dwoje William. I oni na początku wykradali, byli dobrymi złodziejami, ale potem zaczęli mordować ludzi. Naprawdę? Tak, żeby mordować. Móc badać ich medycznie? Tak, żeby mogli, bo chcieli za to mieć pieniądze. I jak na przykład ktoś... szedł do ich apartamentu. Czyli sprzedawali ciała na badania medyczne. I wydało się wtedy, kiedy jeden koleś zobaczył trupa w swoim pokoju i to zgłosił na policję. Może nie policję, tylko na jakąś straż. Czy myślisz, że takie rzeczy się teraz też dzieją? Nie wiem, raczej nie, bo teraz są sztuczne ciała takie... No nie ma sztucznych ciał, ale... Bada się na przykład na takich... Ale co teraz można zrobić? Można w ogóle jak się umiera, powiedzmy, można podpisać takie coś, że lub twoja rodzina może podpisać, że przeznaczasz swoje ciało do badań, tak? Czyli, że można je zbadać, ale można też na przykład oddać narządy, prawda? Można podpisać, że jak wiesz, że umierasz, to możesz oddać swoje działające, nie wiem, serce, jakieś inne narządy, które działają, rogówkę na przykład oka, no i inne części ciała. Można oddać do przeszczepu, wątrobę, nerkę i tak dalej. Ale też powiem taką rzecz. Można komuś życie uratować, też tak? Mówił właśnie, że bardzo, no jak chcę powiedzieć, to było takie złe. Jeden poszedł do więzienia, ale drugiemu nic się nie stało i normalnie żył. No nie. To było niefajne, bo ten drugi zwalał całą winę na tego i on musiał iść do więzienia, a tamten strasznie. Nie. Czyli co, oni wykradali ciała w ogóle najpierw z cmentarza, a później zabijali ludzi po to, żeby sprzedawali. A potem jeden zdradził drugiego i naskarżył na niego, że to niby on, a on nic nie zrobił. Mhm. No i tamten musiał iść do więzienia. A znacie taki obraz, jest bardzo słynny, który się nazywa Lekcje anatomii doktora Kulpa. Nie. To jest taki bardzo słynny obraz, który namalował Rembrandt, taki malarz holenderski. I właśnie to jest taki jeden z pierwszych obrazów, które pokazują, jak się studenci medycyny uczyli. Lekcja anatomii właśnie jest zrobiona na martwym ciele, sekcja zwłok, czyli i studenci tam stoją i oglądają i patrzą, co w tym ciele jest, tak? Bo to był jedyny sposób, żeby się nauczyć. To nie jest tak, że kiedyś były, wiecie, zdjęcia, wideo i tak dalej. Mamo, a ja mam też... Wszystko trzeba było na żywo sobie zobaczyć. On taki zrobi coś o Leonardo da Vinci. Wszyscy takie myślą, dlaczego artysta? I wiecie, no, jakby Leonardo da Vinci nie byłby taki tajemniczy i wygłaszał swoje obrazy, swoje pomysły na świat, to medycyna rozwijała się o głowę szybciej. O wiele szybciej. Dlatego, że Leonardo jakby też brał takie ciała i
badał, żeby idealnie zrobić obraz. Tak. I on miał takie, tylko on wiedział już chyba, co płuca robią, kiedy wszyscy się nad tym głowili. Ale on wszystko zostawił dla siebie. I potem jak znaleziono, to takie już jego notatki, o tym wiedzieli prawda? I takie... Normalnie, to było kilka tysięcy lat temu, a my o tym nie wiedzieli. Nie kilka tysięcy, no może kilkaset. Nie, kilkaset lat temu i takie, no nie. Leonardo da Vinci też robił takie badania nad ciałami. Właśnie on robił je pod kątem rysunku, bo on chciał jak najlepiej oddać ciało, tak, człowieka w rysunku. Więc badał bardzo mocno ruchy ciała, właśnie rozkrajał ciało, też sprawdzał wnętrze, jak mięśnie są zbudowane. Naprawdę, to było niesamowite. Czy oko, czy jakieś inne części. Był też takim bardzo po prostu tym zainteresowany. Więc on już odkrył prawie wszystko, kilka ten i oni, i oni takie... Natomiast to nie była jego specjalizacja, tak? On nie był traktowany jako osoba, która się tym zajmuje. On był bardziej właśnie malarzem, czy architektem, czy osobą, ale jak, która ale ja takie spojrzali, buduje machiny wojenne. Ale jak spojrzeli na to, to takie zwykle... No. Takie, jak my mogliśmy o tym nie pomyśleć? No właśnie, prawda? Czyli on dużo wcześniej odkrył pewne rzeczy, które dopiero paręset lat później niektórzy naukowcy odkrywali. Tak, dla świata. Ale, a ja tylko opowiem o jednym osobie, chyba już nawet nie wiem. To jest osoba niby mądra, niby głupia. To był Gu na G na pewno. I on niby pisał książki, że był... I wszyscy mu wierzyli. A on pisał prawie same bzdury. Kupę bzdur, że serce coś tam, że jest to grę, trzeba jeść i wtedy wytwarza się krew, co za bzdura w ogóle. Szpik kostny przecież robi krew. Nie wiem, kto to. I to był guz. On się chyba to nazywa. Guz. Nie wiem, kto to. Nie wiem. Ale kojarzysz, kto to był? Ja nie kojarzę bardzo. Ale jakoś... Nie pamiętam go, ale był taki koleś i on sam bzdury. I jak ktoś chciał go podważyć, to szedł do więzienia albo w ogóle. I też nie opowiem o pierwszej kobiecie, która była lekarzem, uwaga, jak ona się nazywa? Nie pamiętam, ale miała tą owieczkę. Ona uratowała owieczkę i ratowała żołnierzy na wojnie, bo jechała na swoim koniu zwykle. Ona nie wiem skąd była, ale mieszkała potem właśnie w Anglii i ona jechała sobie na swoim koniu, zabierała ludzi na jakby tych... Zabierała ich i od razu ich leczyła. Ja chyba kojarzę z tą babę. Czyli bardzo ciekawe historie ten Adamka jej opisuje w tej książce. Tak, jest kiedyś... na przykład też historia o jak się genetyka rodziła. A jak było? Jak klonowanie, pamiętam. Tak, jak była owieczka, to owieczka się Dolly, tak? Dolly. Było też o tym, jak Darwin odkrywał swoją teorię ewolucji, prawda? No. O tym, jak to człowiek pochodzi od małpy. No, ale nie uwierzono mu. No, nie w pierwszym tym na pewno nie uwierzono, ale później się okazało, że to wszystko. Bo to guz wymyślił wszystko. Ten gu. Jezu, jak się nazywał. Ten gu. Totalnie nie wiem, o kogo chodzi, ale sobie na pewno to sprawdzę. A właśnie, tak kiedyś było, że jak dziewczyny chyba chciały być, to wtedy jak kogoś uleczyły. Dziewczyny. Bo na przykład właśnie kobiety coś uleczyły, to wtedy one takie żyje. Takie, o, na przykład mogę mówić. I ona takie, zostajesz aresztowana! Bo myślałeś, że to wiedźma. No. Czarownica, no, prawda? Niestety, jak często jak kobieta zrobiła coś dobrego, to wydawało się, że to czarownica, tak? I że to jakąś magią czarną zrobiła. Pamiętacie, też rozmawialiśmy bardzo często już o szeptuchach. Szeptuchy to też byli tacy lekarze, tak? Ale ona nie... Leczyły ziołami. No tak, ale to było takie... No teraz na pewno medycyna jest dużo na wyższym poziomie, ale też inne rzeczy są na wysokim poziomie, typu higiena, tak? Bo teraz wszyscy się myjemy, mamy wodę w domu, mamy kibelek w domu. Kibelek. Nie musimy wychodzić na zewnątrz do wychodka. Nie ma szambo w domu, tak. Więc no teraz jest dużo łatwiej tą higienę utrzymać, prawda? Mamy pralki wszyscy prawie. Znaczy ja mówię o takim, o w Polsce życiu, bo są kraje oczywiście, gdzie nie wszyscy mają dostęp do takiej, można powiedzieć, do takich warunków higienicznych, jak w Polsce, tak? Są kraje, w których to jest na dużo niższym poziomie i tam też jednak to
ta medycyna i tych chorób jest więcej, tak? Mm. Maju, co ci się najbardziej podobało w tej książce? Że jest Adama Kaja. Oczywiście. Dlaczego Adama Kaja? Co jest takiego fajnego w stylu Adama Kaja? To jest śmieszne. Że jest zabawne, prawda? On to wszystko pojawia. I ma fajną suczkę Pipil, Lokaja, ale... Robotycznego Lokaja. Tak, pisze o Lokaju, pisze o Pipil, ale nie pisze o swoim mężu. No pisze o swoim mężu, też czasami coś pisze. Tak, Adam Kaj ma męża, ma suczkę. I tak jak ktoś ma myśli, ja mam robotycznego Lokaja, który już wytłumaczyłam dziewczynom, że pewnie to nie jest prawdziwa postać. A w Polsce można mieć męża? Nie, nie można. Jak to powiedzieć? No, nie, znaczy można, dziewczyna może mieć męża, ale chłopak nie może to mieć męża. To głupie to. Mężczyzna nie może się pobrać z osobą tej samej płci. Głupie to, czy nie? Dziewczyna też. No myślę, że to jest takie niefajne, bo jak ktoś się w kogoś zakocha, to... Jak się zakocha w innym... To pojedzie do Ameryki, będzie miał obywatelstwo amerykańskie. Ale nie we wszystkich Stanach też jest to możliwe. To w Hiszpanii, na przykład we Francji. W Portugalii. A we Francji? We Francji też nie wiem, czy jest to dozwolone. To dobrze, to pojedzie na... A we Włoszech? Ale są kraje, na przykład Skandynawii. To właśnie pojedzie do Anglii, znaczy poleci do Anglii, pobierze się, wróci do Polski. Tak. Więc Adam ma męża, ma suczkę Pipin, tak? Pipin. I ma robotycznego Lokaja, który też się pojawia. Lokaj, wej! Lokaj też w tej książce. Lokaj. Który jest niezwykle użyteczny. Dla jakich dzieciaków polecasz tą książkę? Dla wszystkich ludzi na świecie. Maja, zauważyliście, słuchacze, że Maja wszystkie książki polecam dla wszystkich ludzi na świecie? No to są zbyt ciekawe. Ale serio, ta książka jest naprawdę dla wszystkich ludzi na świecie. Jest niezwykle ciekawa. Chyba, że dla samego Adama Kaja. Z poczuciem humoru, można się pośmiać. I Pruella tam była. I naprawdę Pruella. Ważne tematy porusza, prawda? Mhm. Ważne tematy o medycynie. O pupie. O kupie zawsze tam jest. O kupie zawsze. 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 Ola, to pa! Powiem wam jeszcze, że Maja, odkąd przeczytała tą książkę, niezwykle się interesuje medycyną. Znaczy zawsze się interesowała anatomią i takimi... I starożytnym Egiptem, historia, ale teraz jeszcze wybitnie się interesuje medycyną. Ja mam... Czy chciałabyś lekarzem być? Nie. Ola nie. Ja nie wiem. A Maja jeszcze nie. Ale może, kto wie? Ale bardziej bym chciała się was. Ale nie wiem, jeszcze tego się nie wie. No, to jest trudny wybór między astronomią a medycyną. Mały z astronomią problem ma. Mały z astronomią problem ma, a z medycyną nie ma. I Adam Kaj też nie ma. A właśnie mama też czyta książkę Adama Kaja. Nie lekarz. Kolejną. Tak. A skąd ty wiesz? Bo jakby wiem, że on ma taką książkę, tak, i też chcę ją przeczytać. I ja właśnie tą książkę. Jak się nazywa? Nie lekarz. Poprzednie książki Adama Kaja. Ale naprawdę? Teraz czytam książkę Nie lekarz, tak. O czym? No o nim. O nim? O tym, jak to nie jest już lekarzem. Bo on zrezygnował z bycia lekarzem. Kiedyś był lekarzem, miał praktykę, praktykował, był ginekologiem. Czyli? No, takim lekarzem od kobiecych tych narządów rodnych. O, naprawdę? No naprawdę. Ale ja właśnie, on opowiadał, że on też miał porody. Porody, tak, odbierał ciąże. Dlaczego nie chłopackie? Dziwne. No, zajmował się kobietami, no i on był właśnie lekarzem, ale zrezygnował z bycia lekarzem i zaczął pisać książki. Może nie lubił kobiet już. Pisać scenariusze do seriali i tego. I się zajmować się swoją stuczką. I tak, i prowadzić życie inne. Już mu się ta medycyna nie przestała podobać chyba, taka praktyczna. Nie. On lubił medycynę dalej, ale nie lekarz. A jak, co by Adam Kaj powiedział na pożegnanie? Pa. Hejo. Pa, pani. Mam nadzieję, że coś tam, o Jezu, coś tam, ale pa, ja już muszę cię pożegnać, bo moja suczka Pipi żyga na dywan. O, na przykład, coś takiego mógł powiedzieć. A my powiemy, nikt nam nie żyga na dywan. Ale my się chcemy pobawić z Olą. No hello, niedziela, szybciej! Musimy się żegnać, bo dziewczyny chcą się pobawić. Do usłyszenia następnym razem!